Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj troszeczkę tak bardziej lokalnie, ponieważ jadę nad jezioro Tahoe, coś o co wiele osób również pytało, dlaczego właśnie nie pojawiają się filmy z nad jeziora. I zauważyłem, że w komentarzach też pojawia się bardzo dużo pytań, na które już kiedyś odpowiadałem, ale one powtarzają się pod ostatnimi filmami, dlatego po prostu odpowiem wam na te pytania i pokażę wam przepiękne jezioro Tahoe o tej porze roku. Jest 35 stopni Fahrenheita, czyli chyba 0 stopni Celsjusza, a ja dopiero zaczynam podjeżdżać pod górę. No i oczywiście im wyżej będziemy jechać, tym zimniej będzie. Podejrzewam, że na szczycie właśnie góry, znaczy autostrady, będzie około minus 2, może minus 3 stopni. Nad jeziorem odrobinę cieplej, ale też podejrzewam, że będzie temperatura minusowa. W Reno w tym momencie jest chyba 8 stopni na plusie i powiem wam, że tam nad jeziorem i właśnie na szczytach górskich to już jest zima pełną parą, ponieważ przez ostatnie kilka dni non-stop padał śnieg i stoki narciarskie tutaj przy Reno otwierają się już 10 listopada, czyli za jakieś 14 chyba dni, jeżeli dobrze sprawdziłem sobie dzisiaj datę. No, ale możecie zobaczyć również, że pomimo tego, że jest niesamowicie zimno na dworze i tutaj w górach, no to jest bezchmurne niebo i świeci słoneczko. I w taką pogodę to aż człowiekowi się po prostu chce wyjść z domu i coś robić, gdzieś pojechać, coś zobaczyć, bo jakby były, wiecie, takie pochmurne dni, no to średnio, podejrzewam, że siedziałbym na kanapie i nic bym po prostu nie robił. No i tak, podjechałem odrobinę wyżej, możecie zobaczyć tutaj już na tym szczycie górskim leży taka solidna warstwa śniegu i przy drodze również jest tego śniegu, tam właśnie, nie wiem, może kilka centymetrów, kilkanaście w niektórych miejscach. I na dworze w tym momencie jest 31, czyli jakiś minus 1 stopień Celsjusza. Ale ogólnie, jeżeli będziecie odwiedzać na przykład tą część Nevady i Tahoe, to polecam wam przejechać się tą autostradą. Jest to Mount Rose Highway i no, widoki są po prostu przepiękne. Super kręta trasa. W zimie jest tutaj bardzo dużo śniegu i jest bardzo często kontrola łańcuchowa, czyli po prostu musicie mieć łańcuchy albo napęd na cztery koła i opony zimowe, więc bądźcie na to przygotowani. No i tak, zobaczmy, jak zimno jest. Dawno nie odczuwałem takiej temperatury jak minus 3 czy 4 stopnie. Bo w tym roku lato było niesamowicie długie, ale powiem wam, że przy tym suchym klimacie, no to nawet spoko. Nie czuć tego zimna aż tak bardzo. No ale oczywiście, jeżeli wybrałbym się gdzieś na jakiś szlak czy coś, no to musiałbym się odpowiednio ubrać. Ale tu za mną jest to miejsce właśnie, gdzie ludzie przyjeżdżają z całymi rodzinami. Możecie zobaczyć, że to jest zaraz przy drodze. Tam jest bardzo piękny szlak, który prowadzi do jakby granicy gór Sierra i możecie sobie spojrzeć na Reno, możecie zobaczyć Carson City, które jest stolicą Nevady, a tu ludzie normalnie rozstawiają sobie stoliki, przyjeżdżają z dziećmi, zjeżdżają na sankach tutaj z tej góry albo na nartach. Ale zatrzymałem się tutaj, żeby coś wam pokazać, bo w tym momencie, jak tego śniegu jest tyle, co kot napłakał, to w zimie normalnie tego śniegu jest tyle. Zobaczcie, to jest słupek, który wyznacza drogę. One są cały czas przy tej autostradzie po obydwóch stronach, bo tego śniegu tutaj naprawdę pada bardzo dużo. W zeszłym roku granica śniegu była tak pomiędzy tym przedostatnim odblaskiem i tym ostatnim, czyli na wysokości, powiedziałbym, 4-4,5 metra. No i możecie sobie zobaczyć jeszcze z daleka dla porównania przy moim samochodzie. Tutaj jest ten słupek. Z tej strony również to samo, tam przepiękny szlak, akurat ludzie sobie idą.
No ogólnie bardzo fajny obszar i zdradzę Wam taki mały sekret. Tutaj jest kilka takich małych pobocznych dróg, w które można zjechać. One są bardzo króciutkie, ale można sobie tutaj zaparkować kampera i spędzić przepiękną noc, bo gwiazdy tutaj na tej wysokości, jak jesteście, zero świateł, no to gwiazdy są po prostu niesamowite. No i dobra, moi drodzy, jestem nad jeziorem. Tak jak widzicie, bluza z kapturem, kaptur na głowie. Do tego moja kurtka zimowa, czyli zwykła taka dżinsówka, bo jest niesamowicie zimno. Jest -1 w tym momencie tutaj nad jeziorem. Pewnie bliżej południa ta temperatura się odrobinę poprawi, ale w tym momencie no jest niesamowicie zimno. Przyjechałem tutaj, żeby Wam pokazać jedną rzecz, coś czym zająłem się w sezonie letnim w tym roku, a raczej na wiosnę tego roku. I od razu chciałem Wam powiedzieć parę rzeczy, bo nie wiem dlaczego, ale YouTube w ostatnim czasie troszeczkę dziwnie funkcjonuje i zdarza się tak, że zaczyna polecać jakieś tam moje starsze filmy i nagle dostaję tam, nie wiem, 100-150 komentarzy pod tym filmem z pytaniami na różne rzeczy, bo YouTube postanowił polecić po prostu taki stary film. I jednym z tych filmów w ostatnim czasie był film o tym, jak przestałem pić kawę. I w momencie, kiedy zacząłem dostawać te komentarze, to zdałem sobie sprawę z tego, że to było 3 lata temu. W ogóle nie byłem świadom, że minęło już 3 lata od momentu, kiedy odstawiłem kawę. Jeżeli chodzi o to, jak się czuję, to powiem Wam, że cieszę się, że odstawiłem kawę, bo tak jak mówiłem w poprzednim filmie, który był nakręcony chyba po 30 dniach od momentu, kiedy przestałem pić kawę, że ogólnie lepiej sypiam, czuję się mniej zestresowany, jestem bardziej skoncentrowany i to były takie moje pierwsze spostrzeżenia po 30 dniach. Oczywiście odstawienie kawy po kilkunastu latach nie było przyjemne i teraz tak jak patrzę wstecz, to z jednej strony było to łatwe i zauważyłem, że jeżeli ktoś na przykład ma tendencję do nawyków i nie ma silnej woli, no to może bardzo szybko z powrotem wrócić do takiego nałogu. Ja osobiście, no przez lata, wiecie, treningów, breakdance'u, to czy mi się chciało, czy nie chciało, no to i szedłem dalej na te treningi, nieważne jaka pogoda, nieważne jak się czułem, no to wyrobiłem w sobie taką po prostu silną wolę, że jeżeli coś chcę, no to biorę się za to i wcześniej czy później po prostu to osiągnę. I wydaje mi się, że dlatego po prostu było mi łatwiej odstawić tą kawę niż innym ludziom. Pamiętajcie, że kawa jest bardzo uzależniająca. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. I ja zdałem sobie sprawę z tego w momencie, kiedy ją odstawiłem. Zacząłem się lepiej czuć. I teraz po 3 latach niepicia kawy zauważam tylko jakby pozytywy. Bardzo dobrze śpię, potrzebuję mniej snu, moja koncentracja jest, powiem Wam, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli siadam i biorę się za coś, czy to jest edytowanie filmu, czy praca przy ambulansie, no to siadam, robię to i do momentu, dopóki tego nie skończę, no to jestem po prostu sfokusowany cały czas na tym jednym zadaniu. I no jest to ogólnie bardzo dobre. Pamiętam, że jak piłem kawę, to byłem taki troszeczkę roztrzepany. Robiłem to, tamto, latałem tu, tam i no nosiło mnie po prostu. Chciałem Wam ogólnie coś pokazać. To jest tak zwany whale rock, czyli kamień wieloryb. Jeżeli spojrzycie tutaj z boku, no to jest oko i on wygląda tak jak wynurzający się wieloryb. W zeszłym roku wody w Tahoe było dużo, dużo mniej i można było tam praktycznie dojść. Tutaj to wszystko było zalane i przed ostatnią zimą jakiś idiota tutaj wysprejował
te kamienie. Teraz ich nie widać, ale ja przyjechałem tutaj zaraz przed zimą i wyczyściłem większość tego napisu. Teraz podejrzewam, że w wodzie no to już to praktycznie jest tam niewidoczne i woda wypłukała resztki tej farby, ale no ktoś był po prostu głupi i zrobił coś takiego. I kolejne miejsce, w którym również widać tą różnicę w poziomie wody, to jest ta taka mała plaża, na którą zawsze przyjeżdżam tutaj i stąd też zawsze zaczynamy sobie pływać na paddleboardach. To jest fajna, malutka plaża i kiedyś tutaj praktycznie nie było ludzi. Teraz w sezonie letnim tutaj na tej malutkiej plaży to potrafi być 50-60 kajaków i jeszcze ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj po prostu na tą plażę. To miejsce zostało tak spopularyzowane, robią wycieczki z tego parku stanowego, który znajduje się tutaj właśnie bliziutko tego miejsca. I no tak jak wam powiedziałem, rano przyjadę i tutaj jest na przykład 50-60 kajaków już zaparkowanych i no każdy tutaj po prostu siedzi, jest bliziutko, więc można zrobić szybką wycieczkę na kajaku. I ja zacząłem po prostu jeździć już w inne miejsca, znalazłem sobie nowe takie fajne miejsce, gdzie praktycznie nie ma ludzi, ale to pokażę wam pewnie w przyszłym sezonie letnim, albo jeszcze może teraz, zanim zima tutaj uderzy pełną parą, ale i tak, no, teraz już jest na maksa zimno. W zeszłym roku normalnie można było dojść tutaj do tego kamienia, a teraz zobaczcie sobie, o ile więcej jest wody w jeziorze. No spokojnie z 1,5 metra, wiecie, bo te kamienie są bardzo duże i przez to, że ta woda jest taka czysta, to no daje takie złudzenie, że tutaj jest bardzo płytko, ale tam przy tamtym kamieniu właśnie jest około metra, może 20, metra 30 wody. No i teraz tak to wygląda. Nawet kamień, na którym przychodziliśmy sobie po prostu tutaj poleżeć, czyli ten jest otoczony wodą w tym momencie. Często jest tak, że jeżeli odstawiacie na przykład jakąś używkę, czy to są papierosy, kawa, alkohol, cokolwiek, to zastępujecie to czymś innym. Ja w momencie, kiedy przestałem pić kawę, odstawiłem również yerba mate. Ale przez ten czas, przez ten okres 3 lat, jeżeli jestem na maksa po prostu wykończony i muszę gdzieś jechać, mam długą drogę przed sobą, no to jeżeli już mam po coś sięgnąć, no to sięgam po jakąś yerba mate. Nie przepadam za energetykami, jakimiś tam Red Bullami, Monsterami i tym podobnymi rzeczami. Wolę sobie kupić tą odrobinę zdrowszą wersję, czyli jakąś tam yerbę, wiecie, w szklanej butelce lub coś takiego. Ale kawę odstawiłem całkowicie. I od tamtej pory, powiem wam, czuję się dużo lepiej. Jedna rzecz, o której nie wspominałem w poprzednim filmie, to w momencie, kiedy przestałem pić kawę, to moja kondycja, wydolność, wszystko się po prostu poprawiło. Jeżeli chodzę na treningi, czy chodzę na siłownię, no to czuję się dużo lepiej niż wcześniej, kiedy piłem właśnie kawę, która powodowała palpitacje serca i ogólnie byłem zawsze przemęczony i brakowało mi energii i sięgałem po następną kawę, a w momencie, kiedy odstawiłem tą używkę, to od razu zacząłem się czuć po prostu lepiej, ale to też zajęło odrobinę czasu, żeby mój organizm mógł się po prostu przestawić na ten brak kofeiny i wiecie, takie funkcjonowanie bez kawy. Jeżeli ktokolwiek z was myślał, żeby po prostu odstawić jakąś używkę, czy to papierosy, czy kawę, ogólnie polecam. Zobaczcie, jak się będziecie czuć bez tej używki. Jeżeli się będziecie czuli źle, zawsze możecie wrócić, ale moim zdaniem jest to dobra metoda na wyrobienie w sobie takiej silnej woli,
samokontroli i ogólnie poprawieniu swojego stanu zdrowia, bo no tak naprawdę nie wiecie, jak się naprawdę czujecie, jeżeli coś spożywacie lub jesteście uzależnieni od czegoś przez bardzo długi czas. Także gorąco polecam, sprawdźcie sobie. Niby w tym momencie plus 4 stopnie, ale ja jeszcze nie jestem w ogóle do tego przyzwyczajony, ze względu na to, że dosłownie 2 tygodnie temu w Reno mieliśmy temperaturę na poziomie chyba 28-29 stopni i w przeciągu 2 tygodni spadł śnieg w górach, był niesamowity wiatr, było trochę pochmurnie przez kilka dni i no zrobiło się niesamowicie zimno. Ta pogoda się odrobinę poprawi za kilka dni, będzie oczywiście cieplej i będzie również cieplej tutaj nad jeziorem, więc na pewno jeszcze będę miał okazję przyjechać. Ale odpowiadając na wasze kolejne pytanie, które zauważyłem, że zaczęło się pojawiać bardzo często pod ostatnimi filmami, to to, dlaczego nie ma właśnie odcinków z nad jeziora Tahoe. Odpowiedź jest bardzo prosta. W tym roku spędziłem cały sezon letni za granicą Stanów Zjednoczonych. Jeździliśmy z Jovaną właśnie po Europie, potem spędziliśmy bardzo dużo czasu w Indonezji i w momencie, kiedy wróciłem tutaj do Reno, no to byłem świadom tego, że tego lata zostało bardzo mało, bo dosłownie jakieś tam 3 miesiące takiej solidnej pogody, gdzie macie, wiecie, po 30 parę stopni i tutaj nad jeziorem jest bardzo przyjemnie. I dlatego po prostu poświęciłem ten czas dla siebie, po to, żeby przyjechać tutaj, cieszyć się tym miejscem, pływać sobie na desce, eksplorować jakieś tam nowe tereny. I odcinki z Tahoe będą się pojawiały, moi drodzy, będą się na pewno pojawiały w przyszłym sezonie letnim i na pewno coś w okresie zimowym również tutaj nagram, ale chciałem wykorzystać te ostatnie ciepłe miesiące jakby sezonu letniego na to, żeby po prostu przyjechać sobie tutaj, odpocząć, a nie musieć latać z kamerą, więc mam nadzieję, że rozumiecie to i wybaczycie mi, że tych odcinków z nad jeziora Tahoe w tym roku nie było zbyt wiele. Wiem, że dzisiejszy odcinek jest odrobinę krótszy niż normalnie, ale chciałem zrobić wam taki mały update i porozmawiać z wami również na temat Q&A. Bo zdałem sobie sprawę z tego, że ostatni odcinek Q&A na moim kanale pojawił się chyba 1,5 roku temu albo 2 lata temu i przez ten okres bardzo dużo się w moim życiu działo i bardzo dużo się również pozmieniało. I zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób jest tym zainteresowanych. Więc jeżeli macie jakieś pytania do odcinka Q&A, no to śmiało piszcie tutaj w komentarzach pod tym odcinkiem z dopiskiem po prostu Q&A i ja sobie zbiorę te pytania i nakręcę wam odcinek, postaram się odpowiedzieć na wszystko, co was nurtuje. I chciałem wam ogólnie jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W tym roku kupiłem tą kamerę GoPro 11. Ogólnie nie zmieniam kamery tak często, bo ostatnią, którą miałem, to była 9 i ta 9 bardzo fajnie funkcjonowała, nie zawieszała się ani nic, baterie trzymały. I teraz zrobiłem update do tej 11 i ta kamera jest po prostu tragiczna. To ujęcie, które oglądacie w tym momencie, nagrywam chyba po raz 5, bo ta kamera cały czas się po prostu zawiesza, pojawiają się jakieś dziwne rzeczy na ekranie, potem czasami oglądam jakieś pliki, które nagrałem i one się nie nadają w ogóle do użycia ze względu na to, że nagle kamera traci ostrość albo po prostu się wyłącza. No tragedia. Jak lubiałem tą firmę i ogólnie ich produkty za funkcjonalność i za to, jak są podręczne, to teraz po tym ostatnim zakupie, powiem wam szczerze, nie wiem, raczej chyba nie kupię kolejnej kamery GoPro. Wydaje mi się, że to jest moment w moim życiu, kiedy po prostu powinienem zainwestować w dobrą, dużą kamerę z obiektywami, ze wszystkim, z mikrofonem, bo no te GoPro kamery, wydaje mi się, że po prostu z generacji na generację robią się coraz gorsze. Poprawia się dźwięk, poprawia się jakość tego obrazu, ale funkcjonalność i to, jak ta kamera po prostu działa, jest coraz
gorsza. Już nawet w tej poprzedniej generacji, którą ja miałem, czyli 9, to jest 11, w tej 9 były tam czasami jakieś problemy. Jak kamera się przegrzała, to lubiała się czasami właśnie tam zawiesić, ale zdarzało się to bardzo rzadko. A ta 11 po prostu wiesza się czasami co ujęcie. Za każdym razem, jak wcisnę, żeby coś nagrać, to ona się zawiesza. Muszę ją rozebrać, wyciągnąć baterię, wsadzić i nagrać od nowa. Także nie kupujcie tego, nie polecam. Naprawdę tragiczna jest ta 11. Nieważne, ile kosztuje, nie traćcie swoich pieniędzy na to. No. A ja w tym momencie, moi drodzy, wracam do Rino. Na Tahoe jest bardzo zimno, nie da się tam posiedzieć, wieje zimny wiatr. Przyjadę tutaj, jak się pogoda odrobinę poprawi. Miejmy nadzieję, że ten śnieg jeszcze nie spadnie przez następne kilka tygodni i będzie szansa, żeby właśnie poeksplorować jakieś ciekawe tutaj szlaki w tym rejonie i pokazać Wam jakieś przepiękne widoki. No ale dobra, moi drodzy, ja jadę dalej i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!